raczej z mojej strony, to taki nieudany. Jakby Wojtek Sokół nigdy mi tego nie zaproponował, tym bardziej, że jak usłyszał tę moją recytację na płycie Doroty Masłowskiej, to się załamał. I powiedział do mnie, nie wygłupiaj się tak więcej. Także tym bardziej nie chciał, chyba nie miałoby to moim zdaniem sensu. Porozmawialiśmy o książkach. Pan lubi i dużo pan napisał felietonów. No teraz już się trochę nie pisze, tak rzadko bardzo je piszę. Tak już mi się trochę nie chce. A jednak. Mówię tak, a jednak, bo nawet w którymś z wywiadów pan powiedział, że felietonistyka jest to bardzo szlachetna sztuka pisarska. Bardzo szlachetna. Tylko też bardzo męcząca. Bo jakby, znaczy, bo to jest jakby tak na logikę, to felieton w ogóle jest coś bardzo łatwego i takiego do dodatkowego, tak? I bardzo często w Polsce felieton jest traktowany jako taka w ogóle taki dodatek do popularności, taki jeden z elementów w ogóle jakby korzystania z swojej popularności, że ktoś ma, jakby jakaś osoba, nie tylko pisarz, ale w ogóle nie wiem, jakiś aktor, reżyser, jakaś osoba publiczna mająca duże tam sympatię wśród, że tak powiem, ogółu, no to zaczyna jakby, tak, że tak powiem, brzydko monetyzować tę swoją popularność w ten sposób, że jakby tu sobie pójdzie na jakąś w ogóle imprezę i ktoś zrobi mu zdjęcia, to jakby wystąpi w jakiejś reklamie, tu jakby zostanie ambasadorem jakiejś w ogóle tam akcji, a tutaj na przykład zacznie pisać felieton. Jakby to jest element tego, tak, naprawdę. Natomiast trochę już zanika w Polsce taka sztuka felietonistyczna, naprawdę, kiedy felieton na przykład w latach 80., może jeszcze 90., był takim pełnoprawnym i rasowym gatunkiem literackim, który miał swoich jakichś tam mistrzów. Ale ja chyba nie jestem aż tak dobrym, po pierwsze, felietonistą, żeby go teraz przywracać. Poza tym jest też często tak, że ludziom się wydaje, że felieton akurat jest taką, to jest raz w tygodniu napisać sobie krótki tekst. To co to w ogóle jest, nie? To nie jest żaden wysiłek. Tylko właśnie, kurczę, u podstaw w ogóle jakby felietonu jest pewna błyskotliwość. Felieton może być jakby napisany na 1000 różnych temperatur i 1000 różnych sposobów, ale gdzieś tam w tej jego, przez to, że jest raczej lapidarną formą, jest konieczność pewnej błyskotliwości. A być błyskotliwym raz w tygodniu to jest wbrew pozorom trudne zadanie. Ja mi na przykład było trudno, jak musiałem co tydzień pisać felieton. Ja na przykład pisałem takie felietony do Wprost przez parę lat, bardzo się cieszę, że już tego nie robię, i pisałem takie felietony, powiedzmy, podśmiewujące się z show biznesu. No i jakby dzisiaj pewnie już bym czegoś takiego w ogóle nie robił, bo dzisiaj tak myślę z perspektywy czasu, że to może było takie trochę brzydkie, bo nie ma nic jakby, przepraszam, nie ma nic w ogóle jakby takiego szczytnego, że kiedy jest się tu pisarzem, siedzi się tutaj otoczonym książkami, w ogóle ma się jakąś tutaj w ogóle, pewnie się takim intelektualistą nawet trochę można powiedzieć, i jakby to nie jest wtedy jakby, i ma się jakąś tam lekkość pióra, to nie jest jakiś w ogóle problem, to nie jest żadne wyzwanie, powiedzmy, podśmiewywać się, nie wiem z kogo, no z jakiejś bohaterki reality show, czy jakiejś piosenkarki, co wygrała w ogóle jakiś taki program muzyczny, czy z jakiegoś w ogóle właśnie aktora telenowelowego, nie? I dowcipkować sobie z takiej osoby, to jest w ogóle jakby, to nie jest żaden w ogóle jakby tutaj jakaś nie wiadomo jakie wyzwanie, i to jest takie trochę pójście na łatwiznę, jest to brzydkie, ale abstrahując od tego, jak gdy ja pisałem te felietony, one się składały z takich krótkich rubryk, bo w zamierzeniu redakcji ta rubryka miała być podobna do tej rubryki wojewódzkiego w polityce. I tak wymyślili sobie w redakcji. I ja tak naprawdę musiałem wymyślić raz w tygodniu 15 dowcipów. I jeszcze zrobić tak, żeby przynajmniej połowa była śmieszna, żeby kogoś to rozbawiło. Połowa tych kawałków, które tam były wrzucane. To było strasznie trudne. To w ogóle pot się lał ze mnie strumieniami, nie? Jakby to... I po dwóch latach już tak naprawdę miałem tego szczerze dosyć, nie? Jakby, że to było ciężkie. Także trudno jest pisać te felietony. To też jest tak, że kiedy pisze się większe całości, to w felietonach bardzo łatwo jest w ogóle stracić amunicję, tak zwaną, nie? Że ma się jakieś fajne zdania, fajne puenty, fajne myśli, fajne figury retoryczne w ogóle, i w ogóle takie naboje też, nie? I te naboje bardzo łatwo w ogóle wytracić w felietonach takich regularnych. Dlatego też trochę tego
tego już nie robię. Tym bardziej, że kiedy czasami miałem taki plik na jakimś starym dysku felietony w ogóle, jakby gdzie są te wszystkie, które... I jakoś ostatnio, nie wiem, bo kupiłem komputer i musiałem dane przerzucić. I jakoś podczas tego przerzucania danych zajrzałem do tego folderu z tymi w ogóle jakby z tymi wszystkimi felietonami. I tak jakoś zacząłem je sobie na chwilę trafił otwierać i nagle doszedłem tak do wniosku czytając, że już chyba naprawdę powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia, nie? Przynajmniej ja jako ja po prostu, nie? Że jakby kiedy piszę książkę, to jednak daję mówić moim wymyślonym bohaterom, a ja jako Kuba Żulczyk już chyba naprawdę już wszystko powiedziałem, co tak naprawdę wszystkie swoje, kurczę, mądrości dziwnej treści już światu przekazałem, także może warto z tym felietonem trochę się na razie wyluzować. Zapytam, bo tak sobie wyobraziłem autora żyjącego w świecie swoich bohaterów, emocjonalnie związanego z jakąś tam rzeczywistością, który musi się oderwać, żeby jeszcze rzeczywistość tą taką prozaiczną, normalną spróbować przeżyć i przedstawić czytelnikowi. No i tak sobie pomyślałem, pan powiedział o tych nabojach, że no to jest jednak powodliwe. No nie można raz się uśmiechać, raz się krzywdzić, prawda? Albo się jest w jednym świecie, albo w drugim. Chyba łatwiej może, no nie wiem, nauczycielowi, który chodzi do szkoły, obserwuje świat, pisać niż temu, który jakby w innym się żyje 8 godzin dziennie, siadać do felietonu. Tutaj jakiś konflikt pewnie był. Emocjonalny nawet. Znaczy to, też z tym Matrixem to nie jest tak, bo ja nie chcę tego jakoś w ogóle, kurczę, demonizować. To nie jest tak, że ja w ogóle leżę przez 8 godzin na kanapie i mówię językami, czy mam jakieś halucynacje, czy po prostu trzeba dzwonić po karetkę w ogóle, bo nie wiadomo, co się ze mną dzieje. Ja muszę na przykład też ugotować obiad, zrobić pranie i w ogóle odebrać 15 telefonów i tak dalej. Także to nie jest takie jakieś dogłębne życie w świecie w ogóle jakiegoś swojego imaginarium, bo ludzie żyjący w takim bardzo dogłębnym świecie swojego imaginarium moim zdaniem muszą szukać pomocy u specjalistów. A ja jeszcze dzięki Bogu chyba nie muszę jej szukać, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc, ale jakby... I też trochę jest tak, że ta praca moja też cały czas tego wyrywania jakby po prostu wymaga, ale to też jest... No jednak cały czas ta książka jest, nie? W środku. Cały czas ten świat jest, się z nim chodzi i się o nim myśli i cały czas po prostu on pracuje i ja muszę w ogóle wymyślić sobie jakieś lepsze narzędzie do zapisywania, bo na przykład dzisiaj już miałem 5 pomysłów do książki, ale wszystkie zapomniałem od razu. Bo coś się stało, ktoś zadzwonił, ktoś coś powiedział, kogoś tam zobaczyłem i od razu zapomniałem. Także muszę jakby jakiś lepszy skonstruować sobie, że tak powiem... Rekorder. Tak. Do tej najnowszej. Pan i Władca Północy. No tak, tylko ja zawsze jakoś zapominam ze sobą, tak, zawsze kiedy się okazuje, że potrzebuję, to przy sobie nie mam. Drodzy Państwo, czy macie jeszcze jakieś oczekiwania w stosunku do naszego autora? Oprócz tego, że złożyła pewne autografy na książkę. Czy coś Was intryguje? Słucham. Jaki Pan robił research przy pisaniu Światło ze Światem? Jak Pan zbierał informacje? Czy to jeszcze nie wiem, czy to było dużo czasu Pan? No ja wiem, że to jest pytanie dość... Znaczy ja rozmawiałem z paroma osobami, które kiedyś tam handlowały bądź handlują substancjami nielegalnymi na jakąś tam w ogóle skalę powiedzmy trochę większą niż podwórkowa. I no to był taki research czynny. A research jakby, że tak powiem, taki bardziej domowy to było też po prostu czytanie na ten temat i oglądanie filmów i czytanie jakiejś niezliczonej ilości artykułów, czy ich wspomnień i tak dalej, czy też oglądanie na przykład filmów nie do końca związanych z tematem, ale gdzieś tam bliski jakiejś tam aurze, którą chciałem uzyskać. Czyli chyba tak jak zwykle. Natomiast jakby no nie miałem jakichś takich mrożących jakichś krwi w żyłach historii, którymi mógłbym się podzielić, tylko też to znowu to wszystko było gdzieś tam jakieś prozaiczne. Wydaje mi się, że jakby, no narkotyki są tak powszechne, że jakby tak naprawdę handel nimi też jest jakby czymś powszechnym, znaczy czymś takim też trochę prozaicznym, tak? Pomimo tego, że oczywiście otacza to taki nim działania poza prawem i tak dalej.
I to był ten research. Tylko że tak naprawdę też dużo rzeczy w Śledząc od świateł jest wymyślone. Ja tego researchu też nie traktowałem tak, że na przykład ktoś mi mówił o jakąś ciekawostkę, czy jakieś technikalium, tak? Czy jakąś w ogóle taką, jakąś taką wiedzę, podzielił się ze mną, tak powiedzmy, jakąś wiedzą tajemną na temat handlu narkotykami, to ja raczej tę informację wykorzystywałem po to, aby wymyślić coś innego, wymyślić jakiś inny wątek. Moje własne pomysły mi przychodziło mi wtedy bardziej do głowy niż to, że ja to żywcem wkładałem jeden do jednego. Tym bardziej, że ci ludzie mówili mi zawsze tak, w ogóle jak z nimi rozmawiałem, to na przykład jak ja chciałem na początku wiedzieć o jakichś w ogóle takich technikaliach różnych, co potem w ogóle jakby doszło mi, że to jest w ogóle niepotrzebne, bo to nie jest żaden reportaż, ani żaden w ogóle jakby podręcznik, ani nic takiego. To ci ludzie zawsze mówili, słuchaj, no jest na przykład tak i tak, jakby coś tam robi się tak i tak na przykład, nie? W ogóle, ale jakby ty nie pisz tego w książce. Bo to nie jest tak, że mówi, jakby ty nie myśl za bardzo w kategoriach, że ty chcesz jakby wśród takich ludzi, którzy żyją, czy tam zarabiają na ulicy, okazać się jakiś tam super wiarygodny, bo coś tam powiesz, jak jest. Bo jakby ci ludzie nie będą ci wdzięczni potem. Po prostu przeciwnie, to nie jest tak, że oni cię będą szanować i wiedzą te książki, że kurde, w ogóle tak, rzeczywiście, on naprawdę wie, o czym pisze, naprawdę, nie? On jest jednym z nas, tylko że będzie, raczej oni się wkurzą, że coś tam się w tej książce pali. Ja się ich posłuchałem. Bardzo grzecznie. I nie ma w tej książce jakichś tam za bardzo rzeczy, że tak powiem, spalone. Więc to był taki research, który bardziej mi przywodził na myśl jakieś tam pomysły, sprawiał, że wymyślałem jakichś tam bohaterów, jakieś tam sytuacje, niż coś się tam działo. Na przykład powiedział mi taki jeden chłopak, że wśród jego klientów jest dużo takich w ogóle właśnie samotnych kobiet, powiedzmy w wieku takim 40-50, to jest duża część jego klientek, których mężowie prowadzą cały czas jakieś interesy, są cały czas tam w ogóle nieobecni. W ogóle i one się w domu tam po prostu nudzą, są same i jakby zamawiają sobie do domu narkotyki i to była całość jego wypowiedzi. I ja z tej wypowiedzi jakby jednej, bo to mi nie przyszło tak do głowy samemu, ale z tej całej jednej wypowiedzi taką bardzo dużą scenę w tej książce zrobiłem z tą Ewą, do której przyjeżdża główny bohater i tam całe jest to takie napięcie między nimi. I ta scena się wykluła z takiej jednej po prostu informacji. I naprawdę bym okłamał wszystkich, gdybym mówił, że ten research był jakiś nie wiadomo jak długi, nie wiadomo ile trwał, nie wiadomo jak bardzo był dogłębny, nie wiadomo jak bardzo był ryzykowny i tak dalej. No, nie był. Bardzo dużo w tej książce to jest już jakaś kwestia mojej wyobraźni, niż jakiegoś tam w ogóle przebywania gdzieś i tak dalej. Wynika to wszystko z tego, że jestem autorem leniwy. Który też wierzy, jakoś nie wiem, wierzy jednak, ufa temu, że zawsze przyjdzie do głowy jakiś pomysł, coś sobie wymyśli i tak dalej. No ale ja piszę fikcję, tak? Ja muszę, że tak powiem, być z prawdą zupełnie iść cały czas za rękę, tylko właśnie to polega też trochę na wymyślaniu, więc ja sobie pozwalam bardzo często bardzo dużo rzeczy po prostu kompletnie wymyślić. Czy dlatego, że życie jest nudne? Ucieka pan fikcja? Nie, no proszę pani, ja nie chcę mówić o tym. Nie wiem, czy życie jest nudne. Nie wiem też, czy jest nienudne. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. To jest mój zawód, wie pani, to jest mój zawód. To nie jest mój eskapizm. Ja nie uciekam od swojego życia, robiąc to, co robię, tylko jakby ja właśnie w ten sposób je jakby wykonuję. To jest egzekutywa egzekutywa taka mojego życia, więc jakby trochę ja nie uważam, to nie jest tak, że ja się chowam jakoś. Chociaż praca bywa świetnym schronieniem, tak? Jak się różne jakieś tam problemy w życiu, to praca bywa świetnym schronieniem. Proszę powiedzieć, która książka najbardziej pana wyczerpała, która wywarła największego skupienia, najwięcej emocji? Mówił pan, że zrobił krzywdę szybko, 2 miesiące. I powstała, no ale to tak czasami bywa z debiutami. Czy tutaj możemy jakąś gradację zrobić? No, książka, z którą teraz, na którą teraz pracuję, zdecydowanie najbardziej daje wielkość. Ale może dlatego, że to jest jakby... Ale może dlatego, że to trwa.
Ja tak myślę dlatego, że to trwa. Bo jakby może te poprzednie też tak dosyć mocno dawały mi w kość, tylko ja już tego nie pamiętam. Wyparłem to, rozumiem pan. Jakby to się wydarzyło i ten proces jakby polód już przebiegł i już jest jakby przed po fakcie. Ale mimo wszystko ta mam duży tutaj jakby... Dużo mam męki z tą nową książką. No jest na pewno trochę presji takiej, jakby jak Ślepno Świateł zdobyło, jakby było bardzo dobrze odebrane. I chcąc, nie chcąc, ta presja się pojawia, czy to na pewno ta nowa książka będzie tak samo dobrze odebrana, jak ta poprzednia, a czy jeśli nie, to co się stanie, a wtedy oczywiście ja mówię sobie, nie, na pewno nie będzie tak dobrze odebrana, jak ta poprzednia w ogóle. Jakby to o tym musisz wiedzieć, na pewno ta książka będzie tak dobrze odebrana, jak ta poprzednia i teraz spokojnie sobie dalej pracuj. I to mnie trochę uspokaja, ale też presja wynika z tego, że ja piszę książki zawsze, których nie umiem pisać, bo innych tak jakby nie widzę trochę sensu i zawsze dopiero uczę się to robić w momencie, jak to się dzieje. Tylko to jest jakby wtedy dla mnie to jest interesujące. Ja mógłbym teraz na przykład zrobić coś takiego i nawet nie powiem, tam się wydawała mi się przez moment bardzo kusząca, napisać taką książkę typu Dealer 2, pierwsza krew po prostu i opisać jakiś tam jeszcze raz ten świat się zanurzyć, wykonać jeszcze raz tam set, jeszcze raz ten sam numer i po prostu wziąć kasę i iść do domu, ale ja fizycznie nie jestem w stanie w ogóle nawet tego zrobić, więc robię coś teraz, co jest jakby zupełnie inne. No i trochę się boję, ale też boję się dlatego, że ta książka będzie długa, będzie skomplikowana, będzie dzieje się w dwóch planach czasowych, bo ona się dzieje jakby trochę współcześnie, a trochę w latach 90. I pomysł w ogóle na nią jest taki dosyć w sumie chyba dziwny. I no i dlatego mnie to dosyć mi to daje w kość. Ale oczywiście jestem ufny w to, że to wszystko się dobrze skończy. My też jesteśmy ufni, jest zaplanowana na 2017 rok, Pan tak. Władca Północy, to tak. Ostateczny tytuł. No na ten moment, ja nie chcę jakby nie mówić, nic nie jest jeszcze na pewno, także powiedzmy, że to jest taki... Bardzo długo myślałem nad tytułem, a tytuły są dla mnie ważne bardzo. W ogóle jakby, bo nie mam wymyślony tytuł, dużo łatwiej mi się pracuje, bo ten tytuł jest trochę taką banderą, tak, jakby pod którą się wszystko odbywa i też w tych tytułach jakby komasuje się trochę, tak są takimi soczewkami, które skupiają tę książkę i tak łatwiej mi się z taką po prostu flagą, z taką banderą tego tytułu idzie przez tę książkę. To jest strasznie, bo nie mogłem tego tytułu wymyślić, ale nagle się pojawił, zupełnie przypadkowo i wydaje mi się, że jest po prostu akuratny, że trochę... Jest kompatybilny będzie z tą historią, którą próbuję napisać, także chyba na razie zostaje. Czyli w 2017 roku kolejny pana tournée, mamy nadzieję, że przez Olsztyn będzie droga wiodła. Bez wątpienia. Dziękuję bardzo serdecznie. Czy już pora podziękować? Czy państwo jeszcze macie jakieś pytanie? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Właśnie ostatnie wydarzenie, skąd w ogóle pan pomysł na recenzję nowych płyty problemów? To w związku z zainteresowaniem ich wcześniejszych zdami, oczyszczenie z pracy nad dwójcą, bo po pierwsze, to jest oficjalne, więc skąd w ogóle pomysł się wydarzył? Ja kiedyś pisałem recenzje płytowe, jak bardzo dawno temu, to była moja pierwsza praca, że pisałem recenzje płytowe dla portalu internetowego, takiego Relaz, i strasznie dawno tego nie robiłem, a jakoś po prostu pojawił mi się pomysł na taką recenzję, kiedy posłuchałem tej płyty. I jakby pomyślałem sobie, jakby czemu nie? Jakby to było takie hobbystyczne w ogóle, powiedziałbym. Takie hobbystyczne zajęcie, ale też chciałem jakby zabrać głos w sprawie tej płyty, bo uważam po prostu, że jest jakby bardzo ważna, że ten zespół jest bardzo ważny, że jest bardzo odrębny. W ogóle jest czymś zupełnie innym w polskiej muzyce niż cała reszta. To jest takim w ogóle trochę taką muchą na plakacie. Taki zespół hip-hopowy Problem, pisany przez cyferki. Tam jest Pro 8L3M. I ja polecam, bo to przede wszystkim jakby głos tego duetu, jakby, czyli Oskar, to jest osoba moim zdaniem obdarzona bardzo wysokim talentem takim poetycko-literackim, chociaż to jest taki dosyć uliczny i taki pełnokrwisty
dosyć i brutalny jakby hip-hop, ale jakby pisany z takim no niebywałym wyczuciem w ogóle, niebywałym talentem, także no i dlatego, bo stąd chyba ten pomysł się wziął. To była pierwsza moja recenzja jakaś płytowa od 8 lat. Nie wiem, czy w ogóle ona jest jakaś po prostu udana, czy nie. Nie wiem, może za 8 lat napiszę jakąś kolejną recenzję, bo krytykiem nie jestem jakimś specjalnie takim udanym i też w ogóle ja krytykom współczuję. Mi się wydaje, że też to jest taka bardzo ciężka praca, która może w człowieku zabić taką wrodzoną miłość na przykład do literatury, czy do muzyki, czy do filmu. To bycie krytykiem może to trochę spacyfikować. I ja też dlatego tego nie robię, bo wolę odbierać, jak coś czytam, czy czegoś słucham, czy coś oglądam, to chciałbym, żeby to się jednak działo dla mnie, dla mojej przyjemności, dla mojego rozwoju, niż po to, żebym jakąś tam opinię miał z siebie wyrzucić. Ale tutaj po prostu jakoś poczułem taką trochę ja poczułem taką potrzebę, też trochę mnie namówił taki mój kolega Andrzej Cała, który pracuje jakby w tym portalu Noisy, gdzie ta recenzja się ukazała i trochę tak to wyszło. Jeszcze nawiązując tutaj do tego, że przykłada pan dużo uwagę do tytułów, to czy najpierw powstał zespół Radio Armageddon, czy tytuł książki? Znaczy nie było nigdy zespołu prawdziwego Radio Armageddon, z tego co ja pamiętam, jakby w moim życiu chyba, ale... czy najpierw był ten zespół... czy pan się pyta, czy była zbitka dwóch wyrazów, czy najpierw był pomysł, że... Rozumiem już pana pytanie, czy najpierw jest książka o zespole, czy najpierw było po prostu było Radio Armageddon? Ojej, nie pamiętam, ale chyba to było tak, że najpierw to była książka o zespole. Że zespół muzyczny, tak? Jakby w ogóle będzie po prostu tutaj bohaterem i dopiero po tym, kiedy się okazało, to wymyśliłem mu tę nazwę. Wydaje mi się dosyć szybko. Tylko, że wydaje mi się, że jakby te dwie rzeczy, o które pan pyta, oddzielało jakieś 5 minut. To napisze książkę o zespole, Radio Armageddon, to jest dobra nazwa. Więc to chyba tak było, że to się wydarzyło prawie, że jednocześnie.